na lewym trawersie Long Beach, a ja sobie pięknie zasuwam pod pełnymi waglami. Wejście do Ucluelet pod waglami między rafy i skały. Zapchany porcik, ledwo znalazłem miejsce, ale bardzo tutaj malowniczo wygląda, no i jakoś tak bardzo turystycznie. Ucluelet jest bardzo ładnym, zadbanym miasteczkiem, nastawionym na turystów, ale nie na wysysanie ostatniego dolara, jak w Tofino. Nie ma problemu z parkowaniem, nawet w marinie bez ograniczenia możemy trzymać samochód, jak popłyniemy sobie gdzieś tutaj do Buckley Sound. W Tofino to nawet telefonu nie było przy marinie. A tutaj elegancko przy każdym telefonie są krzesełka i Marek może pod kwiatkami zjeść sobie loda. Taki bloczek może przydałby mi się na łódkę. Canadian Princess. Taki stary statek przerobiony na hotel i taki centrum resort. Taki ośrodek wypoczynkowy dla wędkarzy, rybaków głównie. Na pokładzie restauracja. Kabiny przerobione na pokoje hotelowe. Ale co tam ciekawego można tu obejrzeć albo zjeść? Gdzie myślę na kartkę? A tutaj nawet telefon na pokładzie z siodełkiem, także można sobie posiedzieć. Zmęczeni turyści przyszli na drinka. Po pokładzie można spacerować tak jak na prawdziwym statku pasażerskim cruise ship, a obok są takie małe princeski, nutka princes i inne, które wożą turystów na pobliskie łowiska. Wraca kolejna łódka z turystami, wędkarzami. Elegancko, sumownik sumuje, ubrany w piękną koszulkę marynarską z napisem crew. Tamci już przypłynęli wcześniej i już pewnie siedzą tutaj w restauracji na pokładzie. Widać, że połowy się udały, bo wyładowują dużo ryb. Załoga wypakowuje według listy wszystkie rybki, rozdziela każdemu, kto złowił. Tutaj facet według numerków rozdziela, żeby się nie pomyliło, czyje co. Teraz opakują wszystkie rybki i każdy dostanie swoją zdobycz połowową. Wewnątrz taka bardziej elegancka restauracja. Na razie jest pusta. Na głównym poziomie barek. Rejon Ucluelet jest nawet bardziej ciekawy, bo jest dużo takich różnych małych zatoczek, plaże. Bardzo ładnie to malowniczo wygląda. Wejście do Ucluelet pomiędzy skałami. Tutaj zielona bojka, jest z drugiej strony skały, o które zwykle rozbija się fala. Wzdłuż tego skalistego wybrzeża jest ładna, naturalna brówka. Taki kawałek pnia żelaznego, ładnie wkomponowany w barierkę. A cała drówka jest wyłożona antypoślizgowymi płytkami. Nawet piknikowy stół jest zrobiony z naturalnych bali. Ciekawa sprawa, że tutaj w tym północnym rejonie, w rejonie Ucluelet i Tofino, widać wyjątkowo dużo tropikalnej roślinności. Zupełnie jak w tropikach. Stara część Ucluelet. W Buckley Sound jest kilka miejsc z kempingami, także praktycznie rzecz biorąc
głównie dla kajakarzy. Są kempingi z ładnym dostępem do wody, także ja tutaj te dingi sobie ustawiłem. Kotwiczkę wbiłem w plażę. No a dingi stoi na wodzie, buja się tak, żeby się nie ocierała i tylko kamieniem przygniotłem linę. Camping na wyspie Dot. Drózka do namiotów, nawet ciekawie zadbana, muszelkami ułożone pobocze. Półka namiotowe, tak jak naturalnie gdzieś tam między drzewkami można sobie rozbić. Część kajakarzy przygotowana do płynięcia i gotowi do dalszej drogi. Wiatr i sztormy od oceanu robią swoje. Odpowiednio formują drzewa nadbrzeżne. Jedna z wysepek rejonu Broken Island. Bardzo ciekawie wygląda, bo z jednej strony od strony oceanu tak płasko, a z drugiej strony drzewa dosyć pionowo stoją, bo wpływ sztormów od oceanu. Nie zawsze wiatr wieje w twarz. Tym razem płynę pięknie, pełnym wiatrem. Pięknie zasuwam pod pełnymi żaglami. Przy pełnym wietrze te boczne przechyły są trochę uciążliwe i też ma to wpływ na żagle, bo fok trochę chowa się i nie zawsze pracuje.